Witam wszystkich w Złotowie na 6. Grand Prix Polski okręgu Wielkopolsko-Kujawsko-Pomorskiego. Chciałbym najpierw powitać gości, pana Goławskiego, starostę naszego powiatu, pana prezesa Brzoskę, którego wszyscy znają, i sędziów, pana Świtałę, pana Malinowskiego i pana Eugeniusza Zdechlikiewicza. Szanowni państwo, witam bardzo serdecznie na kolejnym już 6. Grand Prix skata sportowego w Złotowie. Cieszę się niezmiernie, że po raz kolejny 6. odbywa się ten turniej, wielki turniej Grand Prix w Złotowie. Myślę, że mamy tu wspaniałych dzisiaj skacistów, którzy pokażą, jak się gra, jak się rywalizuje, a bardzo będzie mi przyjemnie wspólnie tutaj z panami prezesami, sędziami na koniec turnieju wręczać nagrody. Życzę wszystkim miłej, przede wszystkim zabawy i wspaniałej rywalizacji. Dziękuję bardzo za uwagę. Panie, panowie, ja bym może na początku prosił wszystkich o powstanie. Panowie, jak co roku tutaj, tak samo i w tym roku chciałem uczcić minutą ciszy przede wszystkim pamięć naszego kolegę, który tutaj zmarł na turnieju Grand Prix Polski, kolegę Mariana Żurka, a także wszystkich naszych szkaciorzy, którzy odeszli do pana. Chciałem podziękować włodarzom tej ziemi za to, że po raz kolejny możemy gościć tutaj w pięknym Złotowie. Przede wszystkim panu staroście, który pomaga tutaj okręgowi i klubowi Złotów, żeby te imprezy nasze wyglądały jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Panie, panowie, wam też chciałem podziękować za to, żeście przyjechali taki kawał drogi, i życzyć wam wszystkim dobrej karty, przyjemnej zabawy. No i cóż, niech wygra najlepszy. Dziękuję bardzo. Jest pan jednym z trzech obecnie sędziów międzynarodowych. Dla pana jest to jak gdyby pewien kłopot, bo mógłby pan być zawodnikiem na Mistrzostwach Świata. Trudno. Sukcesy muszą również ponieść ofiary. I ja zdecydowałem się, że zamiast grać, to postanowiłem również i pomóc graczom, a przede wszystkim na arenie międzynarodowej. Widziałem osobiście też taką potrzebę i jakaś tam znajomość języka niemieckiego skłoniła mnie do tego, żeby podejść do egzaminu, który udało mi się w marcu tego roku zdać. Jest pan również, że tak powiem, takim pośrednikiem pomiędzy ISPA WOT a naszym PZSKAT-em. Tak, ponieważ jak zaznaczyłem, ta znajomość języka niemieckiego pomaga nam w organizacji na przykład nie tylko Mistrzostw Świata, które odbędą się teraz w Karpaczu, ale chodzi o komunikację, o dobrą komunikację w języku niemieckim, że tłumacz Google nie wystarczy. Dodatkowo również organizacja online Mistrzostw Świata, gdzie również trzeba było poszczególne strony tłumaczyć, i dlatego jako tak zwany komunikator, pośrednik między zarządem Polskiego Związku Skata a zarządem ISPA WOT, po prostu staram się pomagać. Niemiecki jest językiem, jak gdyby można powiedzieć, urzędowym w kwestii skata, więc wszyscy, którzy będą grali w skata, muszą mieć jakieś pojęcie w języku niemieckim. A to dotyczy również ważnej rzeczy, jaką są listy stolikowe. Tak, słusznie. Pokażę państwu listę stolikową. I oczywiście ta lista jest wydrukowana tylko w języku niemieckim. Jest oprócz nazewnictwa, które my ogólnie raczej znamy, jest tylko taka mała różnica, że w polskich, na polskich listach wysokość licytacji zaznaczona jest, natomiast na tych niemieckich nie ma.
I tutaj już musi, to jest taki mały handicap, że po prostu trzeba pamiętać, kto co licytował i na jakiej wysokości zakończył. Natomiast wszystko inne, jest na przykład napisane Schwarz, jest Schwarz po niemiecku, jest podobnie. Schneider jest podobnie, tylko tyle, że liternictwo niemieckie. Także praktycznie nie ma żadnej takiej dużej. Co jest jeszcze, jest różnica w samych kartach, że nie ma waletów, tylko są buben. I na karcie jest napisane nie wy, tylko B. A tak to raczej nie ma większych różnic. Pan jako sędzia będzie musiał również pomagać no, ludziom, wiadomo, ludzie przede wszystkim przyjechali grać w skata, a nie tam zaznajamiać się z językiem niemieckim. Więc jeśli oni czegoś nie będą rozumieć, to do kogo mają się zwracać? No w tym wypadku właśnie dlatego zgłaszają się bezpośrednio nawet do sędziego, ponieważ tylko sędzia ma prawo podejść do stolika i myślę, że będę w stanie dużo pomóc naszym kolegom, koleżankom i kolegom, którzy będą uczestniczyli właśnie w tych mistrzostwach świata, ponieważ jest to w Polsce, to na pewno ponad 300, nawet może do 400 osób, którzy będą na pewno, jest to nie do uniknięcia, będą napotykali na problemy w kontaktach polsko-niemieckich i myślę, że tutaj będę mógł się wykazać, będę mógł oczywiście pomóc, no bo na tym to polega. Jeśli będzie ktoś obcojęzyczny, czy będą jakieś dodatkowe karty, że tak powiem, przetłumaczone, co znaczy dane słowo, czy coś takiego w licytacjach? Przygotowane nie zostanie przez nas jako organizatorów i sędziów, nie zostanie żadna kartka. Każdy może sobie przygotować we własnym języku dla własnych potrzeb, na przykład dla licytacji, żeby nie pomylić licytacji, prawda, zamiast 15, żeby nie powiedział 50. No dałem taki przykład, nie ma 15, ale na przykład 18 i nie powiedział 80, bo to jest tylko sama wymowa. Dlatego niektórzy przygotowują sobie we własnym zakresie, natomiast z ramienia sędziów i całego komitetu organizacyjnego nie będzie przygotowane nic na stolikach. To trzeba panu już współczuć, bo będzie to dla pana zupełnie inne wyzwanie i nie będzie to praca lekka, łatwa i przyjemna. No na pewno lekka nie będzie, łatwa również nie. Ja również mam stres, bo będzie to mój debiut i przede wszystkim życzyłbym sobie, będę się starał, przygotuję się, żeby wszystkie decyzje, które będę musiał podejmować, żeby były trafne, żeby nikogo nie skrzywdzić, ponieważ te decyzje są niekiedy nieodwołalne, a mogą mieć nieprzyjemne skutki. No i na koniec, ilu będzie tam ogólnie sędziów i co, jaki procent będą stanowić ci nasi trzej ważni ludzie? Będzie chyba 8 sędziów, w tym 3 z Polski, którzy władają 2 językami. Zacznijmy od nazwy klubu może, bo nazywacie się Kraina Złotów, ale to od niedawna. Wcześniej byliście jako Sparta. Myśmy się nazywali Sparta Złotów, bo w Złotowie kiedyś byłem prezesem klubu Sparta. To jest najprężniejszy klub, największy, i który skupia w tej chwili 5 sekcji. Będąc prezesem jeszcze, mieliśmy podłączony po prostu nasz klub. Po mojej rezygnacji z funkcji prezesa, no nie wszystkim było po drodze, może ze starszymi ludźmi, nie wiem, no ale tak to określono, bo to wizerunek psuje, bo jak już stary, to nie, no to już nie jest sportowiec, a to, bo skat jest jednak taką dyscypliną sportu nie najmłodszych ludzi. I po prostu utworzyliśmy Krajnę, nowy klub, stowarzyszenie, jest nas 20 kilku, no i sobie po prostu radzimy. Thank you.
Jest pan dzisiaj organizatorem turnieju 5. Grand Prix Polski. Który to już raz? No po raz piąty, jak pan mówi 5. Grand Prix, to 5. u nas w Złotowie. Już od 5 lat my organizujemy tu w naszym mieście Grand Prix. Ilu jest zawodników? No jest ponad 220 w tej chwili. Powiem uczciwie, nie wiem, 222 czy tam ileś, no nie chcę skłamać. Mniej troszeczkę jak w ubiegłym roku, to mnie niepokoi, ale no jednak dużo przyjechało, około 150 ze Śląska, nawet więcej, 160, pozostali tu Pomorze i nasz okręg. Jest to 5. turniej, więc kalkulują już w ten sposób, bo ci, którzy nie mają szans, więc już nie przyjeżdżają jak gdyby. No wiem. No a to, że pani Barbara Kozieł, mistrzyni Polski, nie gra, o czym to świadczy? No wie pan, my odpowiadamy też za organizację. No i musimy po prostu no, ze swoich ludzi dobrać tak. Ona się zgłosiła sama na ochotnika, że pomoże przy organizowaniu tego. No i, no i tak jest. No. Panie się może bardziej nadają do takich spraw czysto finansowych. No i dlatego pani Basia nie gra dzisiaj. To 50 lat skata na ziemi złotowskiej to więcej niż na ziemi niemieckiej. No ziemia złotowska to też ziemia niemiecka. Kiedyś tu były Prusy. I powiem, że no, to są zapiski, które pochodzą właśnie z tamtych czasów, że w Buntowie, taka niewielka miejscowość, odbył się pierwszy turniej. Tam skata to się nazywało, nie pamiętam jak. Ja powiem tak, no to są wzmianki historyczne, ale tyle co ja się orientuję, to ten pierwszy turniej, który był rozegrany w knajpie, dokładnie w Buntowie, to było prosiaka, gęś i świnie. To były jedne z głównych nagrod. Czy więcej, to nie wiem, nic więcej nie piszę, ale prosiak na pewno, nie? I no z okazji tej rocznicy, przy wsparciu wójta gminy Złotów, zorganizowaliśmy w ubiegłym roku taki turniej. Nowy okręg powstał po prostu dlatego, bo był kiedyś okręg wielkopolski, gdzie siedziba była w Olsztynie, ale tam po prostu no, powoli ten skat zaczął umierać. My tutaj na naszych ziemiach skata gramy zawsze, ale nie wiedzieliśmy, że w ogóle, że w Polsce jest organizacja coś takiego jak Polski Związek Skata i przed 6 laty czy 7 dowiedzieliśmy się o tym przez internet, zgłosiliśmy się, no i okazało się, że my tutaj jako Złotów i okolice jesteśmy najprężniejszym klubem w Wielkopolsce. W ubiegłym roku Fala Świekatowa, jest to klub województwa kujawsko-pomorskiego, który należał do Pomorskiego, jednak chciał tutaj, bo no, nie bardzo jest związany z Kaszubami. No i dlatego stworzyliśmy, po prostu połączyliśmy te dwa województwa, żeby było też to kujawskie w nazwie i dlatego jest wielkopolsko-kujawsko-pomorskie. Bo jest to Świekatowo, jest bardzo prężny klub, tam też ponad 20 osób gra w skata, które są zrzeszeni, a gra więcej oczywiście, nie? Organizowaliście już eliminację drużynowego Pucharu Polski. Ile drużyn awansuje z waszego regionu? No najprawdopodobniej 2, bo myśmy mieli tylko w naszym okręgu 6 drużyn, bodajże nie pamiętam. 2 będzie reprezentować na centralnym szczeblu i myślę, że spróbujemy powalczyć troszeczkę, tak jak w lidze, tak i tutaj, nie? No właśnie, sama nazwa Złotów zobowiązuje, bo Złotów kojarzy się ze złotem, a złoto to złoty medal, pierwsze miejsce, będziecie atakować wszystkie chyba, tak? No, co my byśmy bardzo chcieli, no ale może jeszcze nasze umiejętności nie są takie, chociaż nie powiem, w trzeciej lidze próbujemy i będziemy w ostatnich 2 kolejkach starać się, nie powiem, że komukolwiek odpuścimy, starać się awansować do drugiej. Czy to wyjdzie, zobaczymy. Jeżeli nie, no nie będzie katastrofy, a jeżeli tak, to będzie wielka radość. Proszę Państwa, najpierw może poprosimy w kategoriach dodatkowych zwycięzców, abym chciał prosić do nas wśród kobiet
Dzisiejszy turniej wygrała pani Wróbel Telesa Goksyr-Liniewo. Prosimy tutaj. Najlepszy senior Mirczyk Józef, Trząbierki Bytom. Również prosimy i poproszę najlepszego juniora, Łączniak Piotr Amikus, Kopalnia Węgla Kamiennego Staszic, Katowice. Proszę teraz pana Szyjera Mirosława, Dąbki Mościska, zwycięzcę dzisiejszego turnieju, 2934 punkty. Gratuluję. Prosimy do nas pana Józefa Mirczyka, Trząbierki Bytom, a już tutaj był, to bardzo ładnie. I prosimy pana Harupę Marka, Towarzystwo Sportowe Pszczyna.